Cześć, jestem Paweł, znany także jako Rogi. A to moja recenzja powieści Popiół i kurz, czyli opowieść ze świata pomiędzy, autorstwa Jarosława Grzędowicza. Uwielbiam tę książkę, okej? Uwielbiam ją. I szczerze, i ironicznie, bo te dwa rodzaje uwielbienia, wierzcie mi, wcale się nie wykluczają. Uwielbiam bohatera. Jest nim cwaniakujący twardziel w zabytkowym hełmie, jeżdżący na motocyklu z przyczepką i traktujący wrogów na przemian obrzynem i kordelasem. Uwielbiam to, że nasz Heros posiada nie tylko dar widzenia zmarłych, ale jeszcze potrafi podróżować po czyśćcu. Uwielbiam to, że słowa czyściec można tu używać tylko z przymrużeniem oka i z zastrzeżeniem, że to nie jest czyściec, bo świat pomiędzy brzmi o wiele bardziej cool. Jeśli ta książka zasłużyła czymś na swojego Zajdla, to właśnie bezpretensjonalnością i jasnymi priorytetami. Miała być rozrywka, więc będzie rozrywka. Koniec gadania, hop do świata pomiędzy, na motocykl widmo i dajmy wycisk nadprzyrodzonym mnichom, czy komukolwiek, kto się naraził. Fabuła nie zostaje z człowiekiem na długo, ale swoją funkcję spełnia. Uwielbiam prolog, w którym grzędowiczowa Mary Sue w wersji macho rozprawia się z karykaturalnym wcieleniem współczesnej, wyzwolonej kobiety. Otworzyć cudzysłów. Wszystko było w porządku, dopóki nie otworzyła ust. Zawsze musiała mieć odmienne zdanie, wygłaszane tym nieznośnym, pełnym wyższości tonem, jaki w reklamach wkłada się w usta odpowiedzialnym, nowoczesnym, ambitnym kobietom prowadzącym aktywne życie. Zamknąć cudzysłów. Coś mi mówi, że w idealnym świecie naszego narratora kobietom wkłada się w usta zupełnie co innego. Tym samym utrudnia im się znacznie mówienie. A propos kobiet. Uwielbiam te wtrącane co jakiś czas obrazki z gołymi babami. No bo przecież co innego mogłoby lepiej przekonać czytelnika, że ma do czynienia z poważną literaturą. Uwielbiam to, jak autor próbuje powiązać tytuł z treścią przez wrzucanie co parę zdań hasła popiół i kurz. Popiół i kurz. Popiół i kurz! Uwielbiam to, jak bohater non-stop nazywa samego siebie świrem. Serio, non-stop. Non-stop. Jakby się bał, że czytelnik mógłby chociaż przez moment traktować go poważnie. Uwielbiam hook, z jakim konstrukcja świata wali się w gruzy, kiedy autor znikąd wyciąga kolejne nadprzyrodzone deus ex machina. Uwielbiam rozdęte opisy, które nabijają i tak już przegadane rozdziały, jak choćby ten absurdalnie długi esej o skręcaniu papierosa. Przysunąłem sobie zdrową ręką kurtkę, leżącą obok na ławie. Znalazłem w kieszeni paczuszkę tytoniu i zapalniczkę. Wewnątrz paczki wyszperałem pakiecik bibułek. Wziąłem szczyptę, ułożyłem starannie wzdłuż bibułki i ścierpniętymi palcami delikatnie uformowałem w wałeczek. A potem wyćwiczonym ruchem skręciłem papierosa i z namaszczeniem pośliniłem pokryty gumą arabską brzeg papierka, po czym zawinąłem do końca. Teraz wystarczyło tylko oderwać wystające na zewnątrz kłapcie tytoniu i lekko ugnieść papierosa w palcach. Tak. O, uwielbiam też następujący wkrótce potem opis gotowania. Wątróbkę wsadziłem do mikrofalówki, której używam głównie do rozmrażania różnych rzeczy, a potem rzuciłem ją do miseczki i zalałem mlekiem. Wykroiłem woreczki żółciowe, roztopiłem masło na patelni, dodałem odrobinę oliwy i wrzuciłem na nie pokrojone w paski mięso. Uwielbiam błyskawicznie zadzierzgnięty romans, który przechodzi przez fazy fajna jesteś oraz uprawiajmy dziki seks i jak mogłaś tak mnie oszukać, miłość moja, w czasie niewiele przekraczającym 24 godziny. Autor stara się to uzasadnić, ale udaje mu się tylko częściowo. Wkrótce potem bohater bzyka przelotnie upiora, co ma miejsce tak nagle i bez zapowiedzi, że nawet niesławny seks z sukubem z Wiedźmina 2 jest przy tym szczytem dobrego smaku. Wiecie, co jeszcze uwielbiam? Uwielbiam to, jak popiół i kurz celuje w bycie czymś na kształt polskiego Hellblazera.
ale zamiast tego przywodzi na myśl co najwyżej zbłaźnionego pana samochodzika. Pan samochodzik też był seksistą. Popiół i kurz to lektura cudownie zabawna i dosyć odstresowująca. Chociaż szczerze mówiąc po wszystkim czułem się dosyć upodlony. Na koniec mogę powiedzieć tylko jedno. Jaki kraj, taki John Constantine. Przepraszam, powiedziała cicho i zupełnie szczerze. Dawno nie słyszałem, żeby kobieta użyła tego słowa. Ostatnimi laty było przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn.